Cześć, witajcie. Cześć, witajcie ponownie. Tak, jak zwykle w naszych odcinkach staramy się coś ciekawego wam poszukać i skomentować. Dzisiaj też skomentujemy taką metodę na pozbycie się jąkania, dość popularną w Holandii, ale też online na świecie. Mhm. I jest to metoda o nazwie Del Ferro, z nazwiska twórcy tej metody Leonarda Del Ferro, który już niestety nie żyje, ale jego córka kontynuuje spuściznę po ojcu i dalej prowadzi zajęcia właśnie dla osób jąkających. Leonard Del Ferro był piosenkarzem, był artystą operowym, śpiewakiem. No i wymyślił coś takiego, że skoro osoby w czasie śpiewania się nie jąkają, to co takiego jest w tym śpiewaniu, no, że takie magicznego eliminuje bloki jąkania. Nie ma jąkania. O, i stwierdził, że powodem jest oddychanie. No właśnie, i na czym to polega, tak, ta metoda? Takie diagramy tutaj rysuję. Odnośnie oddychania i przepony, bo chodzi o przeponę. No o tym już mówiliśmy, pamiętasz, w innych filmach zresztą i w terapiach brytyjskich i niemieckich, w tych pasach chodzą, nie? Te pasy ściskają te przepony i uczą się tego oddychania, tego właściwie siłowego czasami wypuszczania, tłoczenia tego powietrza na siłę, na siłę. I wtedy nie jąkają się. No i właśnie Del Ferro uczy, jak prawidłowo oddychać, i w programie terapeutycznym pisze, że właśnie te zajęcia również są prowadzone w realnych sytuacjach, żeby pozbyć się tak zwanego mentalnego więzienia. No to przynajmniej krok dalej niż ta ostatnia metoda, o której też mówiliśmy, tak, która polega na słuchaniu muzyki tylko w gabinetach, prawda? Tak. I nie wychodzenia. A tutaj jednak jest ten krok dalej. Tak, tu wychodzą. I wychodzą na miasto, tak? No czy i w sumie dobrze, do ludzi, chcą przećwiczyć to w warunkach rzeczywistych i rzeczywiście trenerzy też pomagają świetnie. Także to jest jak najbardziej na plus. Uczą się w kursach pięciodniowych, no to jest już dość duży czas. Przez pięć dni można sporo osiągnąć, ale tutaj jest tak, że te pięć dni jest dla wszystkich. To nie ma podziału. Kto potrzebuje więcej, kto mniej. Wszyscy, to jest cała grupa uczy się. To są grupowe tak zajęcia, bo też są indywidualne, tak, ale głównie są grupowe zajęcia. Głównie są grupowe i podczas tych zajęć grupowych pisze, że kursanci prowadzą konwersacje, rozmowy telefoniczne, głośne czytanie, rozmowy w restauracjach i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli chodzi o dobór tych dni i form, no to tutaj Del Ferro proponuje na przykład kursy online. I nawet są podane oficjalnie ceny takich kursów online, grupowych, i na przykład udział jednej osoby w tym kursie grupowym kosztuje 1449 euro. Wow. Za 5 dni. Za 5 dni kursu. Tak, w Amsterdamie. No to na polskie realia myślę, że jest to ogromna cena. No dość sporo. Jak na grupowe. Nie, grupowe właśnie. A indywidualne też za 2449 euro. I też na 5 dni. Też na 5 dni. No, tak to wygląda. A jeśli ktoś chce prywatnie trenować, czyli na kursie indywidualnym z trenerem osobiście, no to już zapłaci 4149 euro. Euro, wow. A terapia oddychania, jeśli komuś by to było za mało, kosztuje za godzinę 450 euro. 450 euro za godzinę. Tak. No, więc zobaczcie, że no, takie są ceny takich treningów. To tylko oddychania właściwie, tak? Sam trening, tak, oddychania. Głównie no, cała metoda polega na ćwiczeniu oddychania. Den Rippen zu verzichten und nur durch Konzentration ihr Zwerchfell zu steuern.
A też polega, żeby jakby po tym, czy w trakcie mówić, tak? Jak się ćwiczy to oddychanie? Czy tak. Na przykład się tylko ćwiczy oddychanie i się potem wychodzi i ma się mieć efekty, dobra? Tutaj w trakcie, tak. Tutaj w trakcie z tymi technikami jakoś, tak? Wychodzi się na zewnątrz. Mają jakieś swoje techniki, tak? Tak. Oddychania. Więc no, na pewno jest jakieś radzenie sobie, tak jak w tej terapii, programie Maguire'a. Tak, powiedziałeś, nie? Że oddychaj, tak i przeciskaj. Mhm. I później też prowadzą kursy trzydniowe, takie utrwalające. Za 3 dni kursu kosztuje 1400 euro w tej metodzie. 3 dni. Trzy dni, czyli no zobaczcie, też to jest jakiś koszt do poniesienia. Mhm. Oczywiście tutaj nie chcemy określić, czy to jest dużo, czy mało. Chodzi o to, no, co się zyskuje przez to, jakie umiejętności i czy rzeczywiście to komuś pomaga, bo jeśli tak, jeśli ktoś jest zadowolony z tego i rzeczywiście zmieniło się w jego mowie wszystko, albo najlepiej mówi super płynnie, to warto dać każdą cenę za to. No, tak. Natomiast my analizując ten program, jeśli chodzi o samo oddychanie i to jeszcze siłowe, tutaj brakuje mi elementów właśnie relaksacji. Mm-hmm. Brakuje tym bardzo. Tym wszystkim. Bo też to nie wiemy z kolei, jak to wygląda, takie treningi oddychania. Bo też sami przez to przechodziliśmy, prawda? I to nie przez jedno, tylko przez całą serię różnych treningów też oddychania właśnie, u logopedy szczególnie. Więc wiemy, że samo oddychanie, no to jednak jest za mało. Czasem nie daje nic nawet. Jest mało, no ale tutaj też nie ma odrzucenia czy zamknięcia starej mowy. Więc cokolwiek się robi, no to robi się to korygując obecną tą mowę zaburzoną, czyli tą jąkającą, tą z blokami, tą zacinaniem. No i po zajęciach trzeba co? Wrócić dalej do swojej tamtej mowy. Tak. No bo nie ma się innej mowy, prawda? No, tylko się umie mówić, to co się mówiło. Tak. Plus oddychanie. Wprowadzając te oddychania, te metody oddychania. Tak. Poczytajcie o tej metodzie Del Ferro. No i są oczywiście przykłady, bo w internecie można znaleźć osoby, które bardzo chwalą tą metodę i są zadowolone. Jak każdą metodę. Jak każdą metodę. Zresztą zawsze znajdą się zwolennicy, którzy chwalą. Tak. Nawet ćwiczeń logopedycznych i okej. Okay. No. My tutaj nie chcemy wydawać opinii, czy ktoś robi decyzję złą, czy lepszą. My chcemy skomentować dany program. Więc jeśli komuś odpowiada taki program i czuje w tym jakiś głębszy sens, no to okej. Okay. Może próbować. Może próbować. Ale my tak według własnej opinii wiemy, że samo oddychanie to jednak jest za mało. Trzeba nauczyć się kontrolować ciało, ale nie w sposób tylko, że oddychanie kontrolować, tylko kontrolować całe ciało. Czy to napięcie, a to właśnie głównie chodzi o to napięcie emocjonalne, napięcie w naszym ciele. A samym oddychaniem nie zniwelujemy tego napięcia. Tak. A więc nawet je pogłębimy. Nawet można pogłębić. Bo jak bierzemy taki oddech, wszystko jest napięte i teraz chcemy jeszcze wystrzelimy dźwięk, no część zacięć się pozbędziemy. Tak, tylko patrząc przez pryzmat właśnie zacięć to może się uda. Ale z ciekawe, blokami. Też czy mają na uwadze blokady mowy. I jednak ciekawe, czy w tym też są skuteczni, raczej wątpię. No ale tak jak mówimy, każdy może sobie o tym coś więcej poczytać i własną opinię stworzyć. Tak. Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie jakieś propozycje tematów, piszcie w komentarzach, a my spróbujemy przygotować się i skomentować. Przeanalizować i właśnie zobaczyć. Także dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia o 21:15 już jutro. Cześć. Cześć.